nazywam się Adam Powązka. Myśliwym jestem od ponad 30 lat. W tym czasie napełniłem sporo różnego rodzaju funkcji społecznych. Może zacznę od tych najbardziej przyziemnych. Prezesem byłem ponad 22 lata. W międzyczasie działając również w organach naszych okręgowych, byłem członkiem Komisji Tradycji Łowieckich. Redagowałem wspólnie z kolegą Janiszewskim nasz kwartalnik Myśliwiec Warmińsko-Mazurski, który redagowaliśmy bodajże chyba 7 albo 8 lat. Jeżeli chodzi o funkcje, które pełniłem w ostatnim okresie, w kadencji 2005-2010 byłem członkiem Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej, jak również jednocześnie członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej. Czyli uzbierało się tego trochę. Również brałem udział jako jeden z wykładowców przygotowujących kandydatów na myśliwych, wykładając dziedzinę prawa łowieckiego. Jedną ze spraw, która powiedzmy wydarzyła się w ostatnim czasie, a mnie, która w jakiś sposób bardzo dotknęła, była sprawa spalenia się naszego obiektu na naszej strzelnicy w Gutkowie. Może sam fakt spalenia się obiektu nie jest aż tak, powiedziałbym, bolący, chociaż niewątpliwie tak, bo był to czysty akt wandalizmu. Natomiast okazało się, że w tymże obiekcie była przechowywana cała dokumentacja historyczna dotycząca wszystkich kół w naszym okręgu, powiedzmy, olsztyńskim. Było to archiwum z dokumentami chyba od 1946 roku do dnia dzisiejszego. W związku z czym zginął pewien materiał, który, powiedzmy, no, świadczy o tym, że straciliśmy część jakiejś tożsamości i historii łowiectwa z naszego, powiedzmy, rejonu. Sam fakt, że obiekt się spalił, to ja jestem w stanie, powiedzmy, zrozumieć. Ale w tymże czasie już w użytkowaniu była nowa siedziba naszych władz okręgowych i było dosyć sporo miejsca, żeby ten cenny skarb w jakiś sposób uchronić od zniszczenia. Czyli praktycznie rzecz biorąc, chcąc teraz sięgnąć do informacji o początkach łowiectwa i kół znajdujących się w tym czasie, praktycznie już takiej możliwości nie ma. Smutniejszą sprawą jest jeszcze również i to, że sam stosunek do tej, powiedzmy, sprawy władz okręgowych był taki, powiedziałbym, obojętny. No cóż, stało się i tyle. Nie zrobiono nic, żeby w tejże sytuacji wyrazić jakiś żal, czy jak ja to, powiedzmy, na okręgowym zjeździe sprawozdawczo-wyborczym powiedziałem, że trudno, no, pewnych rzeczy nie da się odzyskać. Natomiast uderzmy się w piersi, że jest to nasza wina, czyli odbądźmy jakąś wewnętrzną pokutę i to w jakimś tam sensie może nas usprawiedliwić, to pewnie nie, ale w jakiś sposób nas rozgrzeszy z tego. I praktycznie rzecz biorąc, nawet w dyskusjach, byłem również wówczas członkiem Mazurskiej Rady i nawet w dyskusjach na jednym z posiedzeń, które również było przedmiotem oceny tego faktu, przedstawiciele, którzy uczestniczą w obradach Mazurskiej Rady, czyli przedstawiciele zarządu okręgowego, też w jakiś sposób samą wagę tego problemu dotyczącego zniszczenia archiwum potraktowano to w sposób taki, powiedziałbym, błahy, jakby, no cóż, parę jakichś tam starych szpargałów się spaliło. Oceniając tą sytuację, jeden z członków zarządu tak się właśnie wyraził. No cóż się stało, spaliło się trochę starych papierów, nie ma co żałować i tyle. Wojciech Janik, w zawodu chirurg-onkolog. Moja największa pasja, oprócz historii Polski, to łowiectwo.
W łowiectwie funkcjonuję od 16 roku życia, choć poluję od 1986 roku. W tym czasie angażowałem się w różne przedsięwzięcia poza kołem, w kole. Byłem członkiem komisji szkoleniowej, członkiem komisji kultury i upowszechniania łowiectwa, no a od 2005 roku przewodniczącym komisji upowszechniania psa myśliwskiego przy Mazurskiej Okręgowej Radzie Łowieckiej. Byłem łowczym kole łowieckim Eismont, a teraz jestem członkiem koła łowieckiego Batalion. Mam osiągnięcia kynologiczne, to znaczy dwa psy, które są interczempionami, mają zdobyte po 60 złotych medali, czempionami Polski, Litwy, Łotwy, uczestniczyły w wystawach europejskich i światówce w Poznaniu. Są to psy użytkowe, które zaliczyły wszystkie konkursy, łącznie 48-godzinnymi i sprawdziły się na tropie naturalnym. To są jamniki szorstkowłose, standard miniatura i gończy polski. Myślę, że w środowisku kynologicznym znany jestem chyba w całej Polsce i to nie jest moja próżność. Znany też jestem i w środowisku kynologicznym na Litwie, Łotwie, może mniej, ale i w Estonii. Do 2010, może 2011 roku komisja, którą prowadziłem, w której pracują bardzo wspaniali ludzie, była komisją, która liczyła się w Polsce. Pod względem i jakichś efektów finansowych, efektów imprez, byliśmy w czołówce Polski. No w tym czasie myślę, że to nie bez znaczenia było to, że byłem członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej. Na pewno jestem osobą pyskatą, w wielu rzeczach znam swoją wartość i jako zawodowca, i jako myśliwego. W wielu rzeczach wypowiadałem się krytycznie. Krytycznie wypowiadałem się i wypowiadam się nadal o statucie Polskiego Związku Łowieckiego, który nie jest statutem demokratycznym. Krytycznie wypowiadam się też o stosunkach panujących u nas w okręgu. Myślę, że te właśnie moje wypowiedzi stały się przyczyną, iż w ostatnim okresie jest szereg przeszkód pracy komisji. Takim już dopełnieniem tego było zabranie komisji konkursu krajowego retriverów, komisji i kołu łowieckiemu Batalion. No, nie wyobrażam sobie, by na przykład Polsce powierzono organizację Mistrzostw Świata w szermierce, w jakiejkolwiek dyscyplinie, by znalazł się ktoś, kto by to skreślił. U nas w Olsztynie tak się zdarzyło, bo zdarzyło się to wolą łowczego okręgowego. Kiedyś, będąc w Radzie, wniosłem wniosek przegłosowany przez Radę, by nie udzielać odznaczenia pewnemu myśliwemu, który w moim odczuciu i w kole łowieckim Eismonda, jak polował, był myśliwym nieetycznym i w pewnym momencie zabraliśmy mu prawo do wykonywania odstrzałów. Ten wniosek został przegłosowane, żeby nie udzielić mu odznaczenia. Jednak po pewnym czasie dowiedziałem się, iż takie odznaczenie zostało nadane. Zacząłem szukać, no i okazało się, że protokół z tego posiedzenia Rady nie zawierał wszystkich elementów, to znaczy nie było w nim nic na temat przeprowadzonego głosowania. Protokołu tego nie mogłem znaleźć w dokumentach okręgu do końca kadencji, kiedy trwałem. Taką rozmowę przeprowadziłem z panem o tym, że taka sytuacja jest, przeprowadziłem z panem Zaleskim. Przeszkodą jest to, iż jestem przeświadczony, iż pośrednią winę za zniszczenie archiwum ponosi pan Zalewski. Żaden człowiek, który robi doktorat, który jest przeszkolony w zakresie przechowywania archiwaliów, nie mógł zostawić w archiwum okręgu w takich warunkach, jak to archiwum było przechowywane przez rok, aż do spalenia strzelnicy. Jest rzeczą pewną, że o niefrasobliwości świadczyć może to, iż strzelnica nigdy nie była monitorowana, była zamknięta na jeden łańcuszek i jedną kłodkę i każdy tam mógł się o każdej porze dostać, a szczególnie w porze jesiennej, zimowej czy wiosennej. Oprócz tego parokrotnie przy swoich artykułach na temat kynologii łowieckiej spotkałem się z cenzurowaniem tych artykułów. I to, myślę, było przyczyną takich odwetowych działań pana Zaleskiego. Mam prawo tak oceniać winę pana Zaleskiego w tym zakresie, ponieważ przed przeprowadzką archiwum prowadziliśmy rozmowę, że
archiwum można przetrzymać na strzelnicy, ale w okresie 2-3 miesięcy, kiedy jeszcze będą znośne koszty opału, utrzymania temperatury, a później, że archiwum musi być przeniesione. Powiem wręcz, to archiwum było w wielu sprawach bezcenne. Naszą organizację przez wiele lat kształtowało UB i SB. Nie miałeś dobrej opinii, nie byłeś myśliwy. W wielu sprawach w naszym okręgu to właśnie UB-cy, SB-cy byli delegatami na krajowy zjazd, byli osobami znaczącymi w organach ścigania łowieckiego, sądownictwa łowieckiego. I z tego powodu to archiwum było bezcenne. I tu jest jeszcze jeden znak zapytania, dlaczego ono było tak przechowywane.